Gościem ŁKS TV jest pan Andrzej Trojan z Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Dzięki wysiłkom, którego udało się to spotkanie dzisiaj doprowadzić do skutku, panie Andrzeju. Wczoraj, przedwczoraj dużo osób powątpiewało w to, że ten mecz uda się rozegrać. Jest satysfakcja teraz, kiedy się patrzy na ten efekt tytanicznej pracy, którą wykonaliście ze współpracownikami? No przede wszystkim taką mamy pracę. No, ja się cieszę, się udało. Oczywiście to nie tylko ja, tylko cała załoga nasza, dział techniczny, czyli ludzie tutaj, dział pielęgnacji Muraw, gdzie tutaj rzeczywiście jestem szefem, ale to nie tylko jakby moja zasługa, tylko ci ludzie oczywiście się sprawili, bardzo się cieszę. No mamy niesprzyjającą aurę, bo kurczę, zaskoczyła nas zima, tak jak drogowców w tym roku. Ale wie pan, no przede wszystkim to też nie jest tylko praca jakby jednego dnia, tak? Dzisiaj, wczoraj czy dzisiaj, tylko jest to przede wszystkim zamknięcie nam tego roku, co jest bardzo ważne. Właśnie te ostatnie zabiegi. Dlatego zawsze powtarzam, że właśnie to zamknięcie tego roku jest bardzo ważne, żeby później ta murawa mogła wyglądać nawet w takich warunkach, gdzie mamy tam, nie wiem, w tej chwili chyba minus 12 albo 13, a o 20:30 pewnie będzie jeszcze lepiej. No wczoraj mieliśmy cały czas, dzisiaj do 13 opady intensywne śniegu. Dzięki miejskiej arenie, gdzie jeszcze udało się paru ludzi zmobilizować, nie tylko z naszego działu. Ja się cieszę, że się udało. Fajnie, że nie pada teraz śnieg, bo pewnie byłoby to jeszcze bardziej uciążliwe. Natomiast po prostu wykonaliśmy to, co się powinno zrobić w takich przypadkach, czyli oczywiście mamy uruchomione od 2 tygodni pogrzewanie. Powoli się sukcesywnie podłącza, to nie jest tak, że podłączamy od razu, dlatego żeby trawa właśnie nie doznała szoku, żeby nie było żadnych chorób i żeby właśnie później można było łatwiej w takich przypadkach przejść do takich już bardziej manualnych prac, tak jak właśnie odgranianie. Wiadomo, że mechanicznie nie da się ściągać tego śniegu z murawy. Szczególnie wtedy, kiedy jest właśnie podgrzewana, bo tu już byśmy mieli po murawie, tylko właśnie ręcznie. No cóż mogę powiedzieć, no cieszę się, że się udało, że fajnie jest. Tym bardziej, że właśnie było więcej niedowiarków takich ludzi. Wczoraj jeszcze nawet nie będę tutaj mówił w jakich gazetach, ale to naprawdę szeroko było się o tym mówiło. Tym bardziej, że wczoraj jeden z meczów Ekstraklasy został odwołany. I gdzieś tam nawet tutaj dziennikarze, jeszcze w czasie pracy z dziennikarzami rozmawiałem, którzy właśnie mówili, że tam nawet nie podjęto walki. To nie są moje słowa, tylko właśnie tych dziennikarzy, więc tym bardziej satysfakcja, no ale po prostu wykonaliśmy swoją pracę, więc... Tak z ręką na sercu był taki moment zwątpienia, kiedy patrzył pan w niebo, kiedy patrzył pan w prognozy? Znaczy nie, ja obiecałem prezesowi, że po prostu my będziemy robić wszystko, tak? Zresztą tak też wczoraj napisałem maila, że bo właśnie dostałem takiego maila z prostym pytaniem i to nie tylko tu od strony PZPN-u, tylko właśnie od zarządu, że czy ten mecz się na pewno odbędzie, bo wczoraj było 30 cm, dzisiaj rano jeszcze było 30 cm śniegu. No i nie wyglądało to ciekawie, padało cały czas. Ja po prostu powiedziałem, że zrobimy wszystko, co się da. Tak jak zwykle się to po prostu robi na wszystkich stadionach. Wiem, że na innych, na Jagiellonii na przykład jest ciężka sytuacja, tam tak samo ciągle opady. I widziałem, że sobie też ludzie radzą, więc da się. Tylko po prostu trzeba do tego podejść tak jak się powinno, profesjonalnie, ale przede wszystkim, tak jak mówię, to jest całoroczna praca, tak? Jeśli zamkniemy murawę na koniec roku, tak jak się powinno i pokierujemy nią na... od początku tego roku, nawet jeśli rozgrywki są w lutym, no to powinniśmy dać radę. To jak te 48 godzin ostatnio wyglądało od kuchni? Ile tutaj osób pracowało i co żeście robili? No cały nasz zespół, 6 osób, razem ze mną 7, jeśli chodzi o zespół do pielęgnacji Muraw, specjalistów pielęgnacji Muraw. Natomiast zapożyczyliśmy sobie parę panów, którzy z Miejskiej Areny Kultury i Sportu, którzy pomagali nam już bezpośrednio fizycznie tej ściągać śnieg i nie tylko, bo dlatego, że lady, w związku z tym, że mam budowę, rozbudowę stadionu, stoi dookoła płot i trzeba było też usunąć śnieg całkowicie w ogóle, jakby ten przypłocie, który przeszkadzał do rozłożenia ledów, które no nie mogą stać na tyle blisko, bo tam już przepisy tak mówią, więc to nie tylko ściąganie jakby śniegu z samej murawy, tylko no przede wszystkim musieliśmy podkręcić podgrzewanie murawy, operować tym cały czas. No i samo ściąganie takie trzystopniowe w zasadzie, bo po pierwszym razie jak się ściąga, nie ściąga się tego tak na czysto, bo nie jest to możliwe i reszta tego śniegu, która zostaje w zasadzie od razu zamienia się w lód.
dlatego że to ciepło, które daje nam murawa i chłód, który jest u góry, bo w ciągu dnia było minus 9, zamieniłem w lód i po prostu później jeszcze na dwa razy, już tak dokładnie przejechaliśmy po prostu po zielonym opatami, żeby to wszystko ściągnąć. No więc tak to wyglądało, po prostu czysto manualnie wykonanie zadania, no bo nic więcej tutaj już nie możemy zrobić, tak?